Cześć moi kochani, przychodzę dśisiaj do Was z taką paką książek. Zaczynam od książek dla dzieci, bo to jest, są moje ulubione. Ktoś powie, że jak się czyta książki dla dzieci w pewnym wieku, no to już jest się z niewieściami, infantylnym, ale to nieprawda. Książki dla dzieci uczą nas całe życie, a ja możemy poczytać swoim dzieciom, możemy poczytać swoim wnukom i doskonale przy tym się bawić, a też można czytać samemu i przypominać sobie, jak się było dzieckiem, jak się nie było zgorzkniałym, jak było fajnie, wszystko, świat był prostszy. Jak długo czytamy książki dla dzieci i się cieszymy czytając je, zostajemy w duszy dziećmi. Nawet jak się posuwamy w latach, bo to każdy się posuwamy się, fajne to jest, nie? Takie powiedzenie, posuwamy się w latach. I tak zastanawiałam się, dlatego właśnie na pierwszy rzut idą te książki dla dzieci i tak się zastanawiałam, co wybrać, a pomyślałam, jest sierpień, książki na sierpień, to jeszcze jest lato i fajnie jest mieć coś, żeby się pośmiać na to lato. No ja wybrałam ponadczasowego Mikołajka, Sępej Gościnnego. Ja je wszystkie podlinkuję, które są cudowne. Proszę Was bardzo. To są moje książki. Moje. Kocham je ponad życie. Mikołajek i inne chłopaki. Jeszcze mam jedną część w domu, ale gdzieś się schowała, nie wiem, Nieznane przygody Mikołajka, bo to jeszcze po latach córka, dzieci Sępej Gościnnego wygrzebały Nowe przygody Mikołajka, także to są książki, które trzeba znać, które, a jeżeli nie znacie, no to przeczytajcie sobie je, bo one są praktycznie i dla dzieci, i dla dorosłych. Przygody chłopca, francuskiego chłopca i jego kolegów są tak prześmieszne, że Jaś Fasola po prostu się do nich nie umywa. Obserwacja przez tego chłopca świata dorosłych i mamusie, tatusie, to wszystko, on ma takich śmiesznych kolegów, grubego Alcesta, Ananiasza, pupilka naszej pani, który nosi okulary, nie można go stłuc. Takich Ananiaszów przecież każdy miał w swojej klasie, nie? Alcestów grubych jest dzisiaj dużo, właściwie co drugi to jest gruby Alcest, bo kiedyś to taki Alcest gruby, który wciąż jadł, w klasie Mikołajka się wyróżniał, bo on był jedynym grubym, a nie było grubych dzieci po prostu wtedy. A dzisiaj taki Alcest w ogóle by nie wpadł nikomu w oko, bo ich jest mnóstwo. Także ten Mikołajek jest cudowny i warto go czytać. Tam jest Rufus, który wciąż płacze, bo jego kolega, bo jest najgorszym uczniem. Rufus, przepraszam. Rufus ma tatę policjanta, tak? A Kleofas jest najgorszym uczniem i ciągle płacze, kiedy pani go bierze do tablicy. No są przygody niesamowite, słuchajcie. Czy to jak robią zdjęcie klasowe, czy jak jedą na wycieczkę do muzeum. No po prostu, czy jak są urodziny, słuchajcie, czy obserwacja w ogóle rodziców Mikołajka w takich codziennych sytuacjach, gdzie mama z tatą właśnie się kłócą, kiedy ma przyjechać teściowa, no to po prostu przeczytajcie te książki, jeśli ich nie znacie i zapewniam Wam, weźcie, jeżeli jedziecie jeszcze gdzieś na urlop, albo macie jakieś w planie odpoczynek, czy nawet jesteście zestresowani całym dniem, weźcie sobie Mikołajka do ręki i poczytajcie sobie. A ja Wam podlinkuję oczywiście pod moim filmem, podlinkuję Wam te książki, możecie sobie je nabyć, bo można wypożyczyć oczywiście z biblioteki, ale są takie książki, które po prostu trzeba mieć w domu. Ja się śmieję, ja czytałam je po raz pierwszy, jak byłam w szkole. Myśmy pożyczali sobie wtedy tego Mikołajka, jedna osoba od drugiej, bo był tak cudowny i śmialiśmy się jak głupi do sera po prostu. No, także weźcie sobie te książki, bo jest, o naprawdę, przeczytajcie. Kolejną książką to jest też, ja tylko przyniosłam pierwszy tom, bo na pewno wiecie już dalej, o co chodzi. No to jest oczywiście Nieśmiertelna Ania z Zielonego Wzgórza. Proszę bardzo. Lucy Maud Montgomery, książka kanadyjskiej pisarki, no dla dziewczyn taka i dla pań. Ja, to jest ten egzemplarz, który ja mam, to jest też moja książka. Ten egzemplarz, który ja mam, jest po prostu, to jest chyba już piąty egzemplarz Ani, bo były przeze mnie tak szczytane, że się w głowie nie mieści. No i wcześniej były takie wydania, że to po prostu kartki były klejone, nie były szyte, a ja Anię uwielbiam. Historia rudowłosej dziewczynki, ja w którymś tam filmie opowiadałam, właśnie to chyba było o tych, co tam było o 5G, że Ania sobie, no, o tych włosach, nie wiem, jeżeli ktoś oglądał mój film, a jak nie, to zapraszam.
Historia dziewczynki z rudymi warkoczami, która bardzo chciała mieć kruczo-czarne włosy. Ona była sierotką, która przyjechała do rodzeństwa Maryli Mateusza do małej miejscowości w Kanadzie na Półwyspie Świętego Edwarda. No i ona miała być chłopcem, w ogóle oni zamówili sobie chłopca do pomocy, to był stary kawaler, stara panna, a tymczasem przyjechała taka chuda dziewczynka, 11-letnia, z wystającymi kolanami i z rudymi włosami, z jak marchewka piegowata. Tymczasem jej historia potoczyła się zupełnie inaczej niż sądzili, niż to było na początku, niż się przypuszczało, po prostu niż czytelnik przypuszcza na początku, bo oni ją chcieli początkowo oddać, chcieli mieć chłopca do pomocy, no ale okazało się, że była ta dziewczynka i ta dziewczynka, no nie powiem wam dalej, ale ja nie sądzę, żeby ktoś z was nie znał Ani Zielonego Wzgórza, no nie sądzę, ale weźcie jeszcze raz ją na wakacje, super po prostu. Można czytać wciąż wszystkie tomy, Ania z Avonlea, Ania na Uniwersytecie, Wymarzony dom Ani, później dalsze historie jej dzieci, Złoty Brzeg, Ania ze Złotego Brzegu i tak dalej. Kończy się ta saga, to znaczy nie saga, historia Ani kończy się, kiedy ona już ma lat ponad 40 i jej najstarszy syn przychodzi jako weteran wojenny po I wojnie światowej. No, czytajcie, bo a jeśli już znacie na pamięć, nie szkodzi, czytajcie jeszcze raz. Przepraszam, Henia, Seli, nie wolno. Seli mi tutaj kopie dziury takie wielkie. No i jeszcze trzecią książką, którą bym polecała, no to jest moja książka. Proszę bardzo, to jest Historia Henia z Pamiętnika Szczęśliwego Psa. To jest historia mojej suczki, mojej ukochanej suczki Heni. Ja bardzo tę książkę lubię. Ona jest właśnie coś takiego trochę taka śmieszna, trochę jak Mikołajek. I to nie jest tylko książka dla dzieci, to jest książka też dla dorosłych. To jest historia naszej przeprowadzki tutaj na wieś i widziana oczyma po prostu mojej ukochanej suczki Heni. Bardzo Was zachęcam do kupna, też do przeczytania tej książki. Też mam linki na dole. No i no to by było tak na tyle dzisiaj. Jak Wam się spodoba, dajcie lajki, subskrypcje i zapraszam Was serdecznie do następnego razu. Pa, pa.